Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Słuchajcie kochani, to co teraz zobaczycie, to efekt naprawdę bardzo długich prac wielu osób. I choć odcinek ten nagraliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, bo wtedy zapowiadaliśmy, że już w sobotę będzie, ale zaczynając właśnie od tej soboty, w każdą sobotę już, o godzinie 10 będzie odcinek z tej nowej serii. Będzie to seria bardzo mocno fabularna, co zresztą zaraz zobaczycie, wręcz aktorska bym powiedział. Do tego wy będziecie bardzo ważną częścią tej serii, bo to właśnie wy będziecie decydowali, jak ta seria będzie się dalej toczyła, gdzie się udamy w tej serii, więc koniecznie oglądajcie do końca i zagłosujcie w ankiecie. Już nie mogę się doczekać waszego przyjęcia, jeśli wam się spodoba, to jak z te 10 tysięcy łapek, żebym widział, że warto to robić dalej, bo naprawdę mega dużo czasu to zajmuje. A teraz lećmy z tym. Trójka młodych adeptów szkoły magii siedziała po zajęciach w swoim dormitorium i jak zwykle szukała ciekawych zajęć poza nauką. Wśród nich również on, młody Jupiter, który bez przerwy szuka odpowiedzi na pytanie, jak zdobyć milion subów na YouTube. Nie wiem, czy zwróciliście wczoraj uwagę, ale profesor na zajęciach czarnej magii wspomniał coś o soku marzeń. Przedmiocie, dzięki któremu w sekundę będziesz w stanie spełnić swoje jedno marzenie. Nie, Mano, proszę, nawet nie zaczynaj, to głupi pomysł. Nawet jeśli coś takiego istnieje, skąd będziesz wiedział, gdzie to znaleźć? Skoro była o tym mowa na lekcji, zapewne więcej informacji na temat tego znajdziemy w bibliotece. Nie podoba mi się ten pomysł. Dość szybko znaleźli księgę i zaczęli czytać. Wodka marzeń, eliksir o niepowtarzalnych właściwościach, który pozwala urzeczywistnić nawet najmniej realne marzenia. Uważać go potrafił tylko jeden czarodziej w całej historii magii. Był to Panoramix. Do dnia dzisiejszego nikt nie wie, jak udało mu się go stworzyć. Wiadomo tylko tyle, że owa podka została kiedyś ukryta w komnacie tajemnic w Hogwarcie, którą ostatni raz udało się otworzyć Haremu Potterowi. Jednak nawet jemu nie udało się odnaleźć tego mitycznego eliksiru. Komnata tajemnic? Kiedyś o tym słyszałem. Wuja po pijaku opowiadał, że znajdowała się ona w łazience dziewczyn na pierwszym piętrze. Nawet jeśli to wszystko prawda, nawet jeśli znajdziemy komnatę, to jest to ultra niebezpieczne, żeby tam wchodzić. I zdecydowanie zostaniemy za to wyrzuceni ze szkoły. Jeśli jest to moja jedyna szansa na milion subów, jestem w stanie zryzykować wszystko, żeby zdobyć sok marzeń. Teraz, kiedy wiem, gdzie jest, nie zamierzam odpuścić. Albo idziecie ze mną, albo idę tam sam. Chłopcy pod osłoną nocy przemknęli się pod drzwi łazienki, ale nikt z nich nie wiedział, jak ową łazienkę otworzyć. Widzę was! Dociwne, że równo 20 lat po poprzedni uczniom. Kolejni tutaj zawitali. Tęskniłem za wami. Chłopaki? Wy też słyszycie ten głos? To? Twoje pytania nic nie dadzą, tylko ty mnie słyszysz. Jeśli naprawdę chcecie wejść do komnaty, musicie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Jakie są trzy najlepsze kody twórców Fortnite? Mano, możesz nam do cholery powiedzieć, co się dzieje? Nie no, ja już mam tego dość. Wracam do pokoju, bo jutro mamy ważny egzamin. Nie mam czasu na wasze zabawy. Bądźcie przez chwilę cicho. Najlepsze kody twórców... Już wiem. Imanojek, Paprycjusz, Hubonny. Chłopaki? Czy wy też widzicie to, co ja? Dobra chłopaki, jako że doszliśmy już do komnaty tajemnic, która niewątpliwie jest tam, potrzeba jeszcze nam pewnie jakichś narzędzi. Z tego co widzę, są tam skrzynki, więc kto chce którą? Wybierajmy ja już teraz. Ja chcę po lewej, nie? Dobra, czyli tak jak stoimy, otwieramy. No, Paplek, ty pierwszy. Dobra. Otwórz, zobaczymy co dostaniesz. Ognisko? Dostałem. Dobra, nice, ty. Hubon. Oskar. Oskara dostaję. Idealnie. Nice, okej, okay. A ja? Pum, pum, pum. Czepiaki? Czepiaki, okej. Okay. Wydaje mi się, że to, co dostaliśmy, to będziemy mieli z tym związane zadania w Komnacie Tajemnic, więc tak nas wybrał los i tak zostanie to rozdysponowane. Dobra, nie ma co marnować czasu, znajdźmy ten eliksir. O kurwa, nie trafiłem. Przeżyliśmy ten, no powiem wam, dość wysoki skok. Jestem tylko teraz ciekaw, jak stąd wyjdziemy. Musicie wybrać odpowiednią drogę. Prawo czy lewo? Zobaczycie. Hej, co to było? Słyszeliście te głosy? Czyli teraz i wy słyszycie głos, który słyszałem przez cały czas? Mówił nam, że musimy dobrze wybierać, żeby stąd wyjść. To teraz czuję się mniejszym czubkiem niż wcześniej. Dobra, co, wchodzimy? W takim razie za tobą. Prowadź. Jesteśmy na rozstaju dróg. Prawo i lewo. Czy idziemy ja razem, czy wolimy się rozdzielić? Dobra, skoro wybrałeś prawą stronę, myślę, że możemy faktycznie pójść tamtędy. Tak, na twoją odpowiedzialność. Dobra, to chodźmy w prawo. Czekaj, otwieram. Co to? Co to się dzieje? Dobra, nie wiem, ja biegnę. Biegnij! Ała! Szybko! Co? Szybko! Gdzie? Tu w lewo! Jesteśmy w labiryncie! O, siema! Znalazłem! Siema! Jak...
Tu coś jest niebieskiego. Tu w lewo. Mam coś. Chłopaki, chłopaki. Gdzie wy poszliście? Chłopaki, cofnijcie się. Tu, Hubon. Mam Hubona. O, popchnij go. O nie, ja przyszedłem. Jezus, ja za tobą. Jezu. Jest tu coś. Nie, nie, nie. Jest tu przejście. Dobra, dobra. Nie umiem. Też nie umiem tam wejść. O, jestem. Adrian, złapie cię. Dobra, jestem. Pierwsza próba już za nami. Jestem tylko ciekaw, cóż to były za dźwięki tych strzałów. Czy to znaczy, że nie jesteśmy tutaj sami? Może teraz w lewo pójdziemy. Myślisz, że w lewo? Myślisz, że nie... O, dobra, panowie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj iść akurat. Sprawdźmy jeszcze prawą stronę. Tutaj. Co to jest? No, nie za ciekawie to wygląda, powiem ci. Powiem... No to dość jest wysoko tam, może tam to rzucę? To jest studio. Ale... No chyba nic to nie zrobiło. Nic się stało. No nie, raczej tam nie chciałbym wskakiwać, więc ja jeżeli też mam wybrać. Czyli z tych stron, ale może jeszcze pójdę do przodu. O, drzwi okay, u góry. Są drzwi. Wygląda drzwi obiecująco, ciekawe. Naprawdę, no. Dobra, tu nic nie ma. A, tu nic nie ma. Dobra, pytanie. To tam musimy dobra, dobra. A może dalej. Jednak coś jest? Nie, bo się zaklinuje. Okej, okay. Dobra, nic nie ma jednak! Wyście mnie proszę Adrian! Wyszedłem! Prawie, już! Pomocy! No nie wyjdziesz teraz! Wyjdę, wyszedłem! I co? Nie wierzyłeś we mnie, ale pamiętaj! Ciebie. Harry Potter wszystko potrafi. Chodź, w takim razie zostało nam tylko jedno przejście. Tak, tam nie wyglądało to zbyt ciekawe. Wyglądało jakbyśmy tam spali, że od razu umrzemy. Tam to też była taka śmieszna pułapka. A może właśnie da się tam przeskoczyć? O nie, da się przeskoczyć. Dobra, lecimy dalej. Jak zawsze Huber, tryhard totalny, dał radę. Tak, no nie mamy góry, chyba innego wyboru. Dobra, okay. Lecimy. Tutaj ho, tutaj ho. Dobra, teraz na dół. Tak, czy nie? Pytanie, właśnie nie wiem. Góra czy ja myślę, że warto mnie ciekawią schody. Sprawdźmy górę. Znaczy... Sprawdźmy górę. Góra? Dobra. Czekajcie, otwieram drzwi. Ja bym sprawdził. Na pułapki nie ma. No nie ciepło. Widzę, dobra, idę przodem. Puśćcie Rudego przodem. Wydaje mi się, że to jest ta sama zabawa co wcześniej. Dobra, nic nie ma. A nie warto, nie myślicie, że warto sprawdzić dół? Cofnąć, no możemy cofnąć. Ja bym się cofnął, bo ja to jest... Dobra, niech Papryk to sprawdzi to do końca, my sprawdźmy dół. Dobra, na razie nic tu nie ma. Jestem tu, patrzcie. O! Aha. No dobra, czyli mogliśmy po prostu troszeczkę oszukać. Mogliśmy iść też górą, dobra, to są udało jakieś drzwi. Się. Wybierajcie mądre drzwi, nie głupie. Okej, okay, słyszeliście to? Słyszeliście mądre to, drzwi. Dobra, mądre drzwi. A od kiedy drzwi po moim rozum? No nie wiem, czekajcie, sprawdźmy to. To może być podchwytliwa znowu akcja. Mamy lewo, prawo. Ostatnio szliśmy w prawo. Tak. Nie, nie, ostatnio znaczy, szliśmy nie w prawo. Lewo też już szliśmy. O! Dobra, nie, nie, biegnijmy znowu. Dobra, biegnij. A to jest cała droga. Hej, tutaj to byliśmy. Byliśmy tu. Ej, wiecie co, chłopaki? Te drzwi to chyba nie był dobry wybór. Lepiej chyba zdecydowanie. No myślę, że Hubert powinien iść pierwszy tym razem. Właśnie, idź z karabinem. Z karabinem, no. Nic, masz na ochronie. O nie, lewo czy prawo? Mamy wybór. Lewo czy prawo? Wszystko dobra. Otwierajmy, co jest? Dobra. Albo po prostu... O! Adria! No, co się dzieje? Czemu ja zawsze wpadam w te pułapki? Teraz już na pewno nie wyjdę. Czekaj, pomogę ci. Jezus. Skąd wziąłeś drewno? Zaklęcie. Lepiej osyć. Przecież jesteśmy w szkole magii. No właśnie. Wszystko może. Tego co pamiętam, były jeszcze jedne drzwi, których nie sprawdziliśmy. Tam z pewnością... Musi być odpowiedź na nasze pytania. Wow. Dobra, idziemy. Co to jest? O, są te kłady. Kłady? I wózek. O kurde! Ej, tam ktoś jest! Żeby to przejść, nie możecie polecieć razem. Musicie wybrać dwie drogi. Dwie drogi? Widzieliście to? O nie, Adrian! Dobra, teraz przynajmniej jesteśmy pewni, że go wykurzyliśmy. Dobra, na pewno dobra, go już to ja nie biorę ma. Kłada. Gdzie ty po... No patrz, wskakujesz no. Tutaj, wskakujesz no. Tutaj. No. Wskakujesz tutaj, potem na bounce pada. I do przodu. I ale z bounce pada na tutaj, o. Okay. I potem dalej. Dobra, więc to jest jedna droga, to jest jedna droga. Dobra, ja nie bym... możemy pojechać razem, czyli każdy ma jakiś inny plan. Dobra, tylko ja co lecę ty tym trapami. Taranem możesz zrobić? I pytanie, czy ten wózek nie był nam potrzebny przypadkiem do czegoś. Dobra, chłopaki, jasno wynika z tego, z tych przepowiedni, że ja prawdopodobnie mam tutaj być sama, wy we dwójkę tam na górze, albo odwrotnie, więc sprawdźmy to w taki sposób i przekonajmy się, czy tak jest. Dobra, to startujemy. Startujemy, dawaj. Uuuu. Nice. Dobra, jestem.
Jesteś na górze? Jest, dobra, jest. Jakieś no puchary tu są. Ale za pucharami drzwi. Bo ja jestem dalej na dole, więc wy musicie przejść przez te drzwi. Okej. Uważaj na pułapki. I musimy jakoś stąd wydostać. Nic nie ma. Dobra, chłopaki, może faktycznie spróbujemy tą ścianę rozwalić, bo nie wydaje mi się, że był jakiś inny sposób. No dobra, to my się odsuniemy. A wy jesteście, jak z tych drzwi, to schodzicie niżej, czy nie? Nie. No, nic, ten sam poziom. Okej, czekajcie, ja spróbuję rozwalić tą ścianę czepekami. Nice. Okej. Rzeczywiście jest jakieś przejście. Dobra, chłopaki, mamy kolejny pokój. Tak, są skrzynie i schody. Sprawdźmy, co znajduje się na dole. Ej, o, znowu ten koleś. Ej, gdzie on jest? Tu, za oknem. O Jezu. Czekaj, rzuć w niego. Rzuć w niego, szybko. Dawaj. Na razie pomaga nam, więc mogę nie go będę zabić. Niego rzucał. Jeden z was musi się poświęcić dla reszty. No to chyba wszyscy wiemy, kto się poświęca. Rudy. Jest! Szybko! Pięknie! Aha, właśnie szybko! Jest! Dobrze! Zapomniałem, że musimy przejść! Ej, zdodżujcie mi trapa! Zdodżujcie mi trapa! Ale ty nie miał się poświęcić? Nie, możecie to zrobić, no. Jest, dawaj! Dawaj, Papryk! O, jestem! Daliśmy radę! Na szczęście jesteśmy magami i nie ma czegoś takiego jak śmierć w naszym życiu, więc... Jesteśmy wszyscy razem, ale myślę, że to jest chwila, w której powinniśmy podziękować Paprykowi, że nawet bez zastanowienia wskoczył i oddał za nas jedno ze swoich 100 tysięcy żyć. Nie ma problemu. Dzięki, Papryk. Dla was wszystko. Kochamy cię. Jesteście moją rodziną. Chodźmy dalej. Patrzcie, to znowu ten typ. Ciekawe, czego od nas chce. Właśnie. Sprawdźmy to. Aby przejść dalej, musicie odpowiedzieć na jedną zagadkę. Ona będzie zależała od dalszej części waszej podróży. Jak rzucić piłką tenisową, aby ostatecznie do ciebie wróciła? Ja taka pierwsza myśl, jaka mnie naszła. Proste. To jeżeli rzucisz w ścianę. No właśnie, to ona ci się odbije. Wróci. No tak. O, już. Uwaga, mam odpowiedź. Wystarczy rzucić w nią w ścianę. Niekoniecznie musi do ciebie wrócić. Może wokół ciebie przecież nie być żadnej ściany. A ona i tak ma wrócić. Wiem. Nie, bo trzeba wrzucić. Do góry, odrzucić prostopadle do siebie. Dobrze, możesz przejść dalej. Dobra. To idźmy w lewo. O, jest przejście. Kolejny magiczny guzik. Coś się otworzyło. Słyszeliście ten dźwięk? Co to jakaś było? Machina. Co to było? Tutaj coś pracuje. Musimy być ostrożni. Dobra, kolejne drzwi i kolejna sala. Widzi? O, skrzynka tam jest. Uważaj, on tam też jest. Tam jest bronią. Celuje do nas. Celuje. To ja mogę go zabić. Koniec. Mogę go zabić. Nie, wątpię, żeby cokolwiek chciał nam zrobić. Raczej jest po naszej stronie. Myślicie, że możemy mu zaufać po tym wszystkim? Może Papryk, ty tam zejdź, dobra. A my tu poczekamy. Zobaczymy, co się stanie. Zamknę wam drzwi. O nie, wracaj! Jezus. To on jest chory, zwerul jakiś. Patrzcie, co tam leży. Nie. To podkamarzeń. Myślicie, że to jest to, po co tu przyszliśmy? Mano, to... Czy to jest moje 1 000 000 subskrypcji? Nie wiem jak wy, ale ja nie stracę swojej szansy. Lecimy! O Jezus! On strzela! Chowajcie się za filarami! Papryk, leć prawą stroną, ja polecę lewą. Ty, Hubon, ja broń środka! Chroń mnie teraz! O, bronię, strzelam! Prawie strzelam. Dostałem! Jest bardzo blisko! Dostaję! A nie ginie! Chowaj się za krzesłem! Jak to nie ginie? Nie, jesteś śmiertelny! Nie wierzę, to jak go pokonamy? Chowaj się za krzesłem! Dobra, chłopaki, teraz szybko! Na niego! Co on ma? Co ma w ręce? Co się dzieje? Ej! Wziął potkę i Co teraz? Nie wiem, chłopaki! Lecimy, ja lecę za nim! Dobra, kochani, to już by było na tyle dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że forma, w jakiej to zrobiłem, wam się podoba. Ale jako, że jest to pierwszy odcinek, to oczywiście wszystkie swoje uwagi czy komentarze możecie pisać w komentarzach. Pierwszą myśl, na którą się zastanawiam, to czy kamerka powinna być na tej serii, czy nie. Ja twierdzę, że nie, ponieważ bardziej wtedy się wczuwacie w postać, ale jeżeli chcielibyście kamerkę, no to po prostu napiszcie. No i oczywiście najważniejsza rzecz. Po tym, jak wskoczyliśmy w Rift, nikt nie wie, dokąd się przeniesiemy. I to właśnie wy w każdym odcinku będziecie decydowali, gdzie ten portal nas przeniesie. Bo do 1 000 000 subów jeszcze troszeczkę brakuje, więc jeszcze ta seria pewnie sporo potrwa. Tutaj albo tutaj macie ankietkę 5 miejsc, które wybraliśmy jako pierwszy odcinek. Wybierzcie jedno z nich i piszcie w komentarzach pomysły na miejsca do następnych odcinków. A wtedy te najbardziej popularne damy w ankietce za tydzień. Bo pamiętajcie, odcinki co tydzień w sobotę o 10. Mam nadzieję, że bardzo wam się ten odcinek spodobał. Naprawdę długo go przekładaliśmy, poczekaliśmy na idealny moment. I osobiście myślę, że będzie to jedna z fajniejszych serii na polskim YouTubie. I do tego wy będziecie w niej uczestniczyli, więc czego chcieć więcej. A na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Ja się z wami żegnam.
to zobaczymy już za tydzień w sobotę. Pa, pa! Dziękujemy!